Dzień dobry wszystkim, cześć, witajcie. Moi mili, koniec stycznia. Najwyższy czas wysiać paprykę. Ja postanowiłem sobie wysiać paprykę, żeby były swoje nasiona. Kupiłem sobie taką paletę jak tutaj, zasypałem już ziemią. Gotowe ziemię. Ziemię też kupiłem, może pokażę. Tutaj ziemia to jest, jak ona się nazywa, ziemia do wysiewu z włóknem kokosowym. Tak to wygląda, nie wiem czy będzie widzieć, czy będziecie widzieć, może będzie to widzieć. Pewnie tak, o tak to wygląda. 20 litrów ma. I zrobiłem taką jedną paletkę. No i zużyłem tak połowę na te dwie palety. Taka paletka ma chyba tam, nie wiem, 80 gniazd, czy coś koło 100. Nie liczyłem, bo to ciężko jest policzyć, bo one są takie, wiecie, nieregularne. Chociaż może w tą stronę by policzył. No, myślę, że tak. Dobra. A więc tak. Siejemy paprykę. Ja sieję zwykłą paprykę, taką do gruntu. O, takie coś. Papryka słodka do uprawy w gruncie Roberta F1. Nie wiem, nigdy nie siałem wcześniej tego typu, znaczy się sadziłem to tak, ale nigdy nie siałem od razu do takich paletek po prostu od nasiona. No i w tym roku robię sobie swoje rozsady praktycznie ze wszystkich warzyw, które będę przesadzał tego roku. Czyli będą to pomidory, ogórki, właśnie papryka, sałata i tam inne też. Seler, por. Także po prostu chcę wiedzieć, co mam i tyle. A więc tak, dobra. Zrobiłem sobie takiego patyczka. Lekko go zatemperowałem. No i trzeba zrobić dziurki, żeby to po prostu tak gdzieś na głębokość 1,5 cm, nie głębiej, bo nie ma sensu głębiej. Dobra. O właśnie tak, szybciutko to porobię. I będziemy wsiewać. No paprykę u nas wszyscy lubią w domu, więc zjadamy ją w dużych ilościach. Żona też robi do słoików na zimę. Jak wszystko się uda, to myślę, że w tym roku będzie tak samo. Może tutaj wsieję częściowo właśnie tą paprykę, a resztę, znaczy się parę tutaj tych gniazd, wsieję paprykę chili. Ale to wsieję ją, wiecie, z papryczki. Będę pobierał ziarna. Tu mam taką papryczkę, gdzieś ona, o tutaj jest, widzicie. Kupiłem po prostu w Biedronce, zaraz ją przetnę na pół i będę pobierał i można sadzić. I schodzą elegancko w 95%. Powinny zejść. A tutaj jest ta papryczka. No i widzicie, po jednym takim małym wrzucamy do środka. Ups. Tak jest. To jest też że tak powiem, trochę za dużo może i dla mnie, ale co wysadzę, to wysadzę.
resztę po prostu sprzedam albo po prostu rozdam sąsiadom, czy tam jakoś, zawsze jakoś ten. Także nie ma problemu. Na pewno nie wyrzucę, no bo to jeszcze trzeba będzie później rozsadzić, wiecie, do większych doniczek. I żeby one po prostu się ładnie tam opuściły. I dopiero wtedy będzie można przesadzać do gruntu. Żeby nam rosły i żeby był oj, tu mi jedna uciekła. I żeby był z tego pożytek. O, nie, mam nadzieję, że to widać wszystko. Jak ja to tutaj wsiewam. O, tutaj jest, tutaj dwa mi wskoczyły, ale to nic. Także super. Tutaj jeszcze sobie pobiorę troszkę. Kilka. A resztę to jak mówię, wsieję chili. No, ja lubię chili po prostu. Nieraz do kanapki, czy tam do czegoś, to super sprawa jest, naprawdę. O, tutaj ta zięta wyskoczyła. Tutaj jeszcze nie ma. Tutaj jeszcze nie ma. Tu mamy. Zastanawiam się jeszcze, jakbyśmy to zrobili, żeby tego nie pomylić. Pójdź, dobra, wsadzimy jeszcze jeden rząd. Parę ziarenek jeszcze. Tak jest. Czyli wsadzimy tu. Wsadzimy tu. Bo tam jeszcze nie było. Tak mówię, tak, tak. Tak, dobra. Ta po bokach to i to już pójdzie. To już pójdzie chili. Tutaj chociaż, albo nie, jeszcze zrobimy. Jeden rządek. Ten. O właśnie, tak będzie najlepiej. Teraz. Zaraz, tu jest wrzucone. Tu jest wrzucone. Czyli tak, mamy tu i mamy tam. A te zostają. Nasionka te. Teraz tak, mam tutaj takie znaczniki i sobie tutaj po prostu zaznaczę, żeby było jasne, że to jest, oczywiście tutaj napiszę nazwę, datę, ale od razu sobie już włożę tutaj, żebym później nie musiał się z tym bujać. Bo można sobie pomylić i później, wiecie, wsadzimy na przykład no podam tak na przykładzie innego, nie? Czy na przykładzie wsadzimy na przykład pomidora, a okaże się, że wyjdzie nam ogórek, nie? Więc dlatego po prostu lepiej od razu zaznaczyć sobie i teraz po prostu to wezmę i paluszkiem dokładnie to ubiję. Elegancko. Mogłem to wymieszać z perlitem. Aha, ta ziemia jeszcze jest, wiecie. A to już chyba mówiłem, że jest. Że ona jest. Czym ona jest? Z włóknem kokosowym. Z włóknem kokosowym. Czyli jest jakoś bardziej jeszcze. Wzbogacona, prawda? Chociaż no, perlit daje to, że też trzyma wilgoć, bo jak brakuje wody albo coś, no i też doskonale dotlenia. Jak brakuje wody czy coś, to on wtedy puszcza z siebie też i po prostu poi roślinę, nie? Także ja to tutaj sobie tak za paluszkiem zakryję. I wyniosę do ciepłego miejsca, jakieś 20 stopni, jak ma. Może być więcej. No, żeby nie ugotować też, nie?
Nie musi to być na razie miejsce nasłonecznione. Można to trzymać. Tam nie musi być światła, bo jeszcze nie kiełkują. Dopiero jak zaczną, zauważycie, jak zauważę, że będą wychodzić, to wtedy wezmę i po prostu przeniosę to do światła. Najlepiej na parapet gdzieś położyć. Chociaż tu będzie problem z parapetem, bo ono jest szerokie. Ale też no, na parapet nie bardzo, bo u mnie parapety wszystkie grzeją. A dobrze by było, żeby to po prostu no, nie było aż tak gorąco z tym. Więc dobrze by było też, no i też żeby podnieść do góry, bo jak trzymamy na parapecie, a futryna nam tutaj zasłania później, to one mają też ciemno, żeby one były wyżej, żeby to światło padało bezpośrednio na nich wtedy. To jest super. No ale z pewnością jakieś tam miejsce znajdę dla nich. Dobra, tu już mamy zrobione. Teraz właśnie bierzemy tą papryczkę. O, widzicie. Przekroję nożykiem. Widzicie, ile już mam nasionek. Zobaczcie. O, tylko tak poruszam i. Ale już zapach jest, już tak szczypie po nosie, że tak powiem. Zobaczcie. No i biorę teraz. Po prostu wrzucam do tych dziurek. Tutaj. Tak samo postępuje jak zresztą. I zaraz zasypiemy też. Tu jeszcze nie ma. Tutaj też jedziemy za koleją. Tutaj też damy. Tutaj już jest. Tu damy tutaj jeszcze jedną. Tutaj też. Tutaj nie ma. A tutaj to nie wiem. Chyba jeszcze. Tutaj nie, prawdopodobnie nie było dane. No to zrobimy dziureczkę i się włoży. Najwyżej wyrosną dwie. To się ich przepikuje. Tutaj jest i tutaj. Czyli mamy tak. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 14 sztuk. I też biorę od razu to, lekko ubijam, przysypuję, bo też żeby po prostu no, jak zaraz podleję to, żeby nie wypłukało nam do góry. Także i tak to po prostu, i tak to idzie. O właśnie. Super. No i teraz sobie tutaj powkładam, że idzie odtąd. Tak, las tutaj, tutaj. I z tej strony opiszę tą paprykę, a z tej strony opiszę na tych znacznikach tą paprykę. O, tak to będzie wyglądało. Czyli będę wiedział, że tu idzie stąd, a tu idzie a stąd idzie w tamtą stronę. Dobrze. Teraz biorę i czekajcie, bo coś mi to za bardzo chyba. Muszę to ustawić. O, właśnie. Tak jest. I podlewamy takim spryskiwaczem. Ja mam tu taki fukadełko, że tak powiem. Z tej strony też. Tak jest. I zaraz wynoszę to do ciepłego miejsca i niech sobie rośnie. Myślę, że jakieś 2 tygodnie powinno już być. Znaczy zacząć kiełkować. Zobaczymy.
jeszcze z tej strony. Wiecie, nie mam pełnej tej butelki, dlatego mi po prostu zasysa mi powietrze. I kilka razy, tylko jak ją przewrócę na poziomo, to tam kilka razy sobie weźmie i podleje nam. Ale znowu muszę później w pionie położyć. O, i już widzicie, że mi podlewa. Dobrze, kochanie. I widzicie, tak to wygląda. Zobaczymy, czy zejdą. Będziemy na bieżąco, więc ja sobie tutaj opiszę daty, kiedy wsadziłem, nazwy, jaki dzień, żebym wiedział po prostu, kiedy było wsadzone, no i później będziemy przesadzać. Jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, moi mili, jeżeli po prostu już po podlewaniu tego wszystkiego jest gotowe, dobrze jest po prostu nadkryć czymś, jakąś folią albo czymś, żeby ta ziemia nam nie odparowała, prawda? No i raz dnia albo co drugi dzień po prostu odkryć to też na chwileczkę, żeby tam grzyby żadne nie tworzyły ani nic. I tą folię jest też zdziurkować dobrze, na przykład wykałaczkami albo tam czymś. I naciągnąć na całości, no zależy jakie macie te palety, ja mam akurat te, to są duże, nie, więc wezmę stretch foliowy, naciągnę na wierzch, widzicie, to jak na przykład tutaj położę na przykładzie, tu mam reklamówkę, nie, czy tam coś, to wiecie, i po prostu wykałaczkami to gdzieś chwycić sobie też, po bokach, tak, żeby nam to nie zjeżdżała ta folia z tego, czy tam stretch, i jest ok. I raz dnia odkryć tam na, załóżmy na 15 minut i zakrywamy z powrotem. I pilnować tego, żeby po prostu ta ziemia nam nie wysychała. No cóż, no to by było tyle. Komentujcie oczywiście, kochani, jak wysadzicie papryki, bo komentarze są też ważne, także zapraszam do komentowania. No i paluszki w górę. Subskrybujcie oczywiście mój kanał. Jeżeli ci się podobają moje filmy, to naciśnij dzwoneczek, zostaniesz poinformowany o każdym filmie, który będzie nagrany. A będzie mnóstwo filmów jeszcze teraz na wiosnę. Będą też o permakulturze, tam już jeden filmik jest nagrany, będzie więcej, będziemy robić zagony też całe z permakultury, więc będzie co oglądać, będzie co komentować i póki co dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się zdrowo, cześć.